Witamy w chicagowskim kwadransie. W dzisiejszym programie o 25-leciu współpracy Gwardii Narodowej Stanu Illinois z Polską Armią, a także zaproszenie do uczestnictwa w Paradzie Polskiej Konstytucji. Sergiusz Drzębski, witam i zapraszam. Oto chicagowski kwadrans. Sponsorem programu jest Dom Książki D&Z. D&Z – sposób na radość czytania. Ogromny wybór książek, muzyki i filmów znajdziesz w Domu Książki D&Z przy 5507 West Belmont Avenue w Chicago oraz w internecie na www.domksiążki.com. Dzwoń za darmo 877-282-4222. Kaja Czytelniczka zaprasza. Witamy w chicagowskim kwadransie. Gwardia Narodowa Stanu Illinois jako pierwsza podpisała z Wojskiem Polskim umowę o współpracy 25 lat temu. Od tamtego czasu polscy żołnierze, jak kapral Jarosław Sobolewski wraz z gwardzistami z Illinois, także polskiego pochodzenia, jak Simon Włodarczyk, na frontach spotykali się nieraz. Tak, służyliśmy w Afganistanie w 2013 w Task Force White Eagle. Ogólnie to była bardzo dobra jednostka i mieliśmy bardzo ciężką misję, bo jak pan by popatrzył w historii, co się stało w Gazni w 2013, mieliśmy duży atak na bazie i musieliśmy razem to wywalczyć. Z naszej strony była duża pomoc i ze strony Amerykanów też była wielka pomoc. Pomagaliśmy sobie nawzajem. Jedni drugim wspieraliśmy się i udzieliliśmy informacji i tak samo Amerykanie pomagali nam adoptować się. Tak. Dziś w Polsce gubernator Illinois Bruce Rauner spotkał się ze stacjonującymi tam amerykańskimi żołnierzami, a w Illinois jego zastępca, Lieutenant Governor Evelyn Sanguinetti, odczytała proklamację autorstwa Raunera honorującą 25-lecie partnerstwa dla pokoju, jak oryginalnie nazywał się program. To związek, który jest niezwykle istotny z militarnego punktu widzenia, bo zapewnia bezpieczeństwo w regionie i wolność Polsce, ale to także wymiana handlowa, modernizacja i wspólne budowanie lepszego jutra. To także bogactwo kulturowe, jakie Polacy wnoszą w życie stanu Illinois. Mamy przecież największą Polonię w Ameryce, dlatego chcemy wykorzystać każdą okazję do celebracji tej niezwykłej więzi. Jak mówi generał broni Ron Paul, co roku ponad 300 żołnierzy Gwardii Narodowej stanu Illinois udział bierze w ponad 30 treningach organizowanych w ramach programu partnerstwa z siłami zbrojnymi Polski i innych państw NATO, a od początku partnerstwa z polskimi wojskami ponad 4000 gwardzistów miało okazję trenować i służyć z Polakami. Jak mówi generał Paul, oprócz walki i treningu, współpraca Gwardii Illinois z Polską Armią to między innymi program modernizacji polskich sił lotniczych. Mało kto wie, że to właśnie gwardziści Illinois Air National Guard od samego początku włączeni byli w program modernizacji polskiego lotnictwa, czyli wymianę na myśliwce F-16. Od 2005 roku po dzień dzisiejszy gwardziści z Illinois szkolili i współpracowali zarówno z polskimi pilotami, jak i obsługą naziemną. Po 25 latach współpraca nie mogła być lepsza. Zgodnym chórem mówią przedstawiciele Polski i Gwardii z Illinois, czego najlepszym dowodem może być stała obecność wojsk i instalacji amerykańskich nad Wisłą, dodaje polski konsul, wskazując na kolejny aspekt polsko-amerykańskiego porozumienia. Z uniformizowanym, więc musieli wystąpić o wizę i występowali. To byli inżynierowie, młodzi ludzie, którzy przyjeżdżali pomóc w instalacji tej tarczy antyrakietowej. Wtedy sobie zdałem sprawę, że rzeczywiście ta tarcza powstanie, będziemy bezpieczniejsi dzięki temu i dzięki temu również będzie ta współpraca bardziej ścisła. Polska armia się modernizuje, kupujemy amerykański nowy sprzęt, który ma zastosowanie w naszej armii. Dzięki temu jesteśmy w stanie sprostać wymaganiom współczesnej wojny i tam, gdzie pojawiają się polskie wojska, jesteśmy szanowani, jesteśmy cenieni właśnie za zdolność operacyjną. We have developed that relationship, so there's not
the getting to know each other period when we meet and do events, we're already familiar with our counterparts, and we get right down to business when we perform events with the Polish military. Do 2018 roku żołnierze Gwardii Narodowej Stanu Illinois i Polskiego Wojska na front wspólnie wysyłani byli już 25 razy. W chicagowskim kwadransie zmieniamy temat. Tegoroczna parada polskiej konstytucji ulicą Kolumbus przejdzie 5 maja i choć jak mówi organizator parady, oficjalny termin zgłaszania kandydatur upłynął 13 kwietnia, to jeszcze do tego piątku chętni do uczestnictwa w paradzie polskiej konstytucji mogą zgłosić się do Związku Klubów Polskich. No zgłaszamy się, kochani, był termin do 13 kwietnia, ale no w ramach już takiego przymrużenia oka do tych śpiących, którzy zasypiają jeszcze w tym zimowym czasie, jeszcze, proszę Państwa, do piątku mogę przyjąć zgłoszenia, ale to jak najszybciej, dlatego że na przyszły tydzień musimy już całą listę oddać do władz miasta Chicago i niestety już później nie mogę nic więcej zrobić. Także bardzo bym prosił o jak najszybsze, jeżeli by ktoś jeszcze chciał się zgłosić, e-mailem wysłać na mój adres e-mailowy. Wszyscy znają, także w Chicago wszyscy wiedzą, jaki dla mnie jest e-mail. Dziś Jan Kopeć, prezes Związku Klubów Polskich, prezentuje słuchaczom Polskiego Radia królową tegorocznej parady Magdę Tolwiński. Dzień dobry wszystkim, nazywam się Magdalena Tolwińska i właśnie jestem tegoroczną królową parady 3 maja. A skąd pochodzisz, gdzie mieszkasz, jakie są twoje zainteresowania i tak? To obecnie jestem uczennicą ostatniej klasy John Hersey High School. Jesienią rozpocznę naukę w Lake Forest College. Tam będę studiować chemię, muzykę i język hiszpański. A w przyszłości zamierzam ukończyć studia medyczne, aby zostać pediatrą. A poza tym, czym się interesuję, piłkę nożną już gram od kilku lat. No interesuję się polityką oczywiście. Tańczyłam w zespole pieśni i tańca Laikonik przez 11 lat. Niestety teraz musiałam wziąć przerwę, bo miałam problemy medyczne, ale zamierzam właśnie jeszcze raz wyjść do Laikonika. Poza tym gram, moją największą pasją jest muzyka Chopina i gra na fortepianie. Gram już od 10 lat, właśnie przez co się dostałam na program muzyczny na studiach. Poza tym też gram na skrzypcach od 9 lat. Miałam nawet zaszczyt z moją szkołą wystąpić w jednej z najbardziej prestiżowych sal na świecie, w Carnegie Hall, 3 lata temu chyba. Zapytana o zakres obowiązków królowej parady, ta odpowiada. Przede wszystkim teraz przygotowania do parady. Na paradzie reprezentować Polonię jak najlepiej. Zachęcać wszystkich, żeby właśnie przybyli na tą paradę w takim szczególnym roku, kiedy obchodzimy 100. rocznicę odzyskania niepodległości, żeby się pokazać w tych polskich barwach właśnie, żeby pokazać, jak jesteśmy liczną i prężnie działającą nacją tutaj. Nie tylko w Chicago, ale jaki duży wpływ mamy w Ameryce i w Polsce. Ale poza tym po paradzie oczywiście cały czas do reporterów chodzić, reprezentować Polonię na różnych spotkaniach, na balach charytatywnych, ale 19 maja właśnie spotkanie z prezydentem Polski Andrzejem Dudą. Tam właśnie będę dziękować prezydentowi, że tak pięknie dba o dobre imię Polski. Ale właśnie poza tym być przykładem dla młodszego pokolenia, żeby pokazać, że jest warto uczyć się języka polskiego, żeby chodzić do polskiej szkoły, żeby zawsze godnie reprezentować Polskę. Przede wszystkim próbuję nie splamić dobrego imienia Polski właśnie swoją osobowością, właśnie robić taki dobry wpływ na imię Polski. Ale kiedy mam szansę, próbuję. Dużo właśnie w angielskiej szkole musiałam poprawiać kolegów lub nauczycielek właśnie z historii Polski. Na przykład nawet dużo ludzi nawet nie wiedzą, że II wojna światowa zaczęła się w Polsce, że przez 12 dni polscy żołnierzy sami bez prawie niczego bronili Westerplatte. Ale poza tym, tak jak na wyborach też mówiłam, że dużo ludzi nie wie, że właśnie być dumnym z naszych wykształconych ludzi w naszej historii. Choć parada ulicami Chicago przejdzie 5 maja, to święto polskości w Chicago ruszy o wiele wcześniej. Zaczynamy już od 2 maja.
święto naszej polskiej flagi. Kochani, w Polsce świętujemy i my powinni jako Polacy nie wstydzić się i wszyscy, którzy tu mieszkamy w metropolii chicagowskiej, proszę pięknie wywiesić swoje, nasze polskie flagi na naszych domach. Niech widzą, jaką mamy tutaj siłę w Chicago. Bardzo bym o to prosił, a resztę informacji Państwo będziecie powiadomieni całym programem naszej parady. Organizator Związek Klubów Polskich, a także Królowa z całym dworem zapraszają Polonię do uczestnictwa w tegorocznej paradzie. Już mamy wszystko prawie dopieszczone. Na przyszły tydzień już pójdzie w eter kolejność parady. Także co roku będzie to na Columbus Drive. Państwo na pewno dostaniecie wszyscy mapki, jak wjeżdżać, gdzie na parkingi, tak jak zeszłego roku. Także nie będzie bałaganu, bo tam mamy bardzo dobre udogodnienia w tym miejscu na Columbus Drive, gdzie zawsze mamy paradę naszą Polską. Kochani moi drodzy, największa, najpiękniejsza nasza parada i my jako Polacy powinni żeśmy się szczycić, że tak piękną mamy paradę. Zazdrości nam cały świat i ogląda cały świat. 127. Parada Polskiej Konstytucji w Chicago w sobotę 5 maja. Sponsorem programu jest Dom Książki D&Z. D&Z – sposób na radość czytania. Ogromny wybór książek, muzyki i filmów znajdziesz w Domu Książki D&Z przy 5507 West Belmont Avenue w Chicago oraz w internecie na www.domksiążki.com. Dzwoń za darmo 877-282-4222. Kaja Czytelniczka zaprasza.